Zbroja z Ironu! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego zagrania w Terraria. To już będzie bodajże 5 odcinek i Tomka nie ma na serwerze, ponieważ nie zdążył jeszcze wbić. On już wbił. Przywitaj się. Bo i to będzie 6 odcinek, by the way. Dziś będziemy robić żyranole, ale teraz co się zmieniło między odcinkami? Mam złotą siekierę, mam tu jakieś śmiecie wyku i mam Iron Chime na mnie. Czyli mam... Kiedyś mój kilo wyglądał tak, a teraz wygląda tak. A kiedyś moja siekiera wyglądała... Nie mam jej, bo nie mam bo sprzedam ją. Teraz wygląda tak. Kiedyś moja siekiera wyglądała tak, a teraz wygląda tak jak jego. Czyli... Tak. No to weź tak pomachaj ją, porównamy czy ja jest szybsza. Lord. Moja jest szybsza. Bo ja mam speeda. Dziś robimy... No też! Chyba. No ja mam plus 12% speed. A ja mam plus 15% speed. Patrz, ale czekaj. Plus 15% knockback, plus 10% seas, plus 5% critic rise. A ja mam tak, a ja mam plus 15% speeda i minus 15% knockback. No a dziś zajmiemy się udekorowaniem domku, a raczej żyrandolami. Bam, bam, bam. To w końcu zniszczymy tego derpa, czy nie? Może. A ja zobaczę, czy mogę coś cokolwiek sobie stworzyć ze zbrojki. Mam 11 silvera, 11 irona. Ja się zajmę tym. I nie mogę. A mogę na przykład... Nie, dobra, nie mogę. No to odkładam materiał do skrzynki. A nie, bo jeszcze mam silvera. A jaki ty masz kilof? Nie? No. Złoty. A mogę sobie silverowy zrobić? Ty silverowy? O, dzięki. Spoko. Chciałam właśnie sobie zrobić. Dobra, to ja odkładam materiały. Dobra, jak coś, to masz tutaj koper w skrzynce, okej? Okay? Iron, ja potrzebuję trochę. Po co ci iron? Potrzebuję go na skrzynki. A, ale to weź to, zostaw go! Nie robimy magazynu, przecież ja chcę ten, ironowy hełm. A bez kitu. Mówiłem, że teraz iron idzie na mój hełm. A, i ogólnie powiem... to będziesz miał na iron nowy. Ile on kosztuje? 15? Nie wiem, pójdź do gajda i zobacz. Gajd stoi tu na dole. Dobra, to ja kopra całego biorę. A ja wezmę sobie jeden iron i zobaczę, ile trzeba tego. Czegoś zostanie mi jeszcze coś? Czekaj, ja zaraz luknę, za ile żyrandol jest. Tak, a ja sobie zerknę, za ile ten. A czekaj, bo ja tutaj do gajdy miałem wyjść. Za ile... Co się robi ten żyrandol? Nie wiem, to chyba... Zobacz, czekaj, zaraz ci powiem. Z 20 irona się robi czapę. I jak mamy czapę, jak będę ja już miał, ja, że będę miał czapę, to idziemy na Eye of Cthulhu. Mam 18 jak coś. Irona. Nie mamy Iron Chainsaw. Chainsaw? Iron... A właśnie, a z ilu... Ale o jaki ten ci chodzi? O jakim materiał? O co ci chodzi tak ogólnie? No po prostu mi chodzi o... to, tego... drut. A no to zrób z trzech sztabek. Ja zrobię. Ja teraz jestem odpowiedzialny za iron, okej? Okej. Ja będę nosił cały iron, jaki mamy. Wiesz, ja też. Nie, po co, ale a ty masz jakiś ten? Masz jakiś rudy irona? Ale zawsze ja będę od surowców. Ale ja będę teraz nosił iron, bo mi się teraz iron bardzo przyda. I zmarnuję 3 sztabki, fuk. A na co ci ten iron chainsaw jest potrzebny? Halo, żyrandol. Aha, a to dużo tych chainsawów będzie potrzebować. No. Masz, ale mnie to boli, naprawdę. Naprawdę jeden. A ile jest potrzebnych? No na na jednego żyrandola jeden. No właśnie. Wiesz, jak mnie boli tracenie tego irona? Nie. To mnie to strasznie boli, powiem ci tyle. Weź mi proszę, masz jakieś rudy irona? Nie. Dobra, wiecie co? Robię przyspieszenie, idziemy po irona. Tomek, idziemy, czy nie? Możemy iść. No to przyspieszenie 3, 2, albo jeszcze nie, dobra. No, jest tu!
Przyspieszenie 3. BUM! Dobra, przyspieszenie 3, 2. Okej. Boże, master. Przyspieszę to z 250 razy, wiesz? No. Okay. Powiedz mi, kiedy będzie spadek ten jakiś taki ostry. A nie! Fuk, dodam. O fuk! Ja też! Ej, tam był mój gold coin! Ja pierwszy spadam! Tomek! A nie, w sumie ja mam dwa silvery tam. Dawaj mi mój gold coin! No Tomek, ja pierwszy spadam. Ja chcę po gold coina iść. Mojego. Mój gold coin! Muszę sobie zapamiętać, żeby nie nosić przy sobie gold coinów, wiesz? No. Ale tam jest strasznie wkurzająca ciemność. No kurczę, no. Tak mi się. Czekaj, dobra, te to. I ja spadam dalej jak coś, okej. Okay. Dobra, dobra, mam, okej. Okay. Czekaj, idę na home. I odłożę kasę. I tak, odkładam kasę, idę to do ciebie. I szukamy Irona. Ej, dobra, to kopiemy się w dół? To szukamy... się zacząć... tak, zacznij się kopać. Nie, dobra, nie, idziemy po Irona. A nie, dobra, to się kopiemy. Przy okazji trochę stołu na wykopiemy. Super, już nie kopić. Tam coś może być. Kurde! No. Ja nie wiem, chodźmy. Ja rozwalam szkielety, pamiętaj, mówiłem ci, pamiętasz? O szkieletach też. I była... Nie mówiliśmy, że ty rozwalasz, mówiliśmy, żeby mi. A jak huk wypadnie, no tak. I ja ci wtedy kupię, jak będzie już goblin, albo nie znajdziesz kolejnego tego, nie? Kurde. Ale to będzie, ja chyba to będę przycinał, wiesz? Będę to chyba przyspieszenie przycinał, wiesz? O, jest. No kurde, no! Czemu ty zawsze musisz blokami się podsadać? Nigdy nie musisz platformy użyć. Ogarnij się, Tomek. Wiesz, jak to przez ciebie brzydko wygląda? Czekaj. Kurde. Odpływ trzeba zrobić. Fuk. No. Dobra, to drugi odpływ też się zrobi. To może ja to zrobię. To. I odpływ do odpływu trzeba będzie zrobić. O tutaj o... to tyś bij mi się z mobami, a ja będę robił. A z pirani też to może wypaść jak coś, ten hak, jakbyś nie wiedział, wiesz? Ładzia! Wypadł ci, czy nie? Nie. What? Ej, to było nie fair. Co? Jakobo. Czekaj. Kom. Kurczę. Nie! Ja nie będę taki chamski jak ty, ja użyję platform. Nie, co się dzieje? O, co się dzieje? To rzucę tam. Czekaj, nic! Kurde. Nie! Stop, 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 stop. Zaprzestaj każdemu działaniu. Szybko zaprzestaj. Już zaprzestuję. A, dobra, mój sposób, tak? Tomek, tak? Mam rację? Mój sposób? Tomek. Nie wiem, czy to twój, czy już został przez kogoś. Nie wiem, ale ja mówię, że to mój sposób, bo ja wtedy tylko ten na pewno mam dla siebie i dla Julki. Też miałam tak zaproponować, bo to trochę było męczące, co nie? No, ale ja był pierwszy. Tutaj nam głustika pod nogi. Szybko kopaj się. Okej, okay, a jak zrobimy odpływ? A, ty ja tą stronę kopię, okej. Okay. Dobra, i stop. Powietrze!
zrobię. No to super. Czekaj, czekaj, nic nie rób, nic nie rób. Brawo. Dobra, spaliłem. Chciałem bombę rzucić tam na dół. Surprise. Wyszło na... Wyszło gorzej. Wiesz co, może ja teraz tak naprawdę tam rzucę bombę na dół, wiesz? Dobra, rzuć tą bombę. No to dobra, tylko czy trafię, okej? Okay? I czy mam bomby? Czy to była moja ostatnia? Weź zabij tego trolla. Dobra, powiem ci złą wiadomość, to była moja ostatnia bomba, a dobrą wiadomość to, że... A nie, bomba jest jednak. Jednak nie. A, no co ty tam rzuciłem? Zapniesz mnie? No zaraz jak nie padnę tutaj. Na tej bomby. Te bądź się do ciebie. To przez przypadek, czekaj, glue sticka rzucę na, tak, żeby wiesz. Znaczy będę go trzymał tak ogólnie. A, ty go rzucisz. Ja będę go trzymał, będę naszą, wiesz, taką pochodynko. Pogodynko. Ha! Co ty sobie robisz? LOL! O nie! Ale mam fuksa, że na dole była woda! Możesz sobie genialnie spadać. A, i bomba znikła. Masz jeszcze jakąś? Tomek. Buki z that thing machine. Dobra, wiesz co, ja pójdę kupić bombę. Ale niech masz. Adio. Super. No buki z that... Okay. Nie mam pojęcia, jak się ty tam znalazłeś tak prędko. Co? Nie, nie, nie! Nic. O, fajnie. Nic? Nie rób. Wiesz co, ja pokopię sobie ametyst trochę. Zawsze będzie to trochę odpływu i trochę ametystu, nie? Ten kajut ma słabe wyczucie czasu. No. Ten też. Czemu są mini kajuty? O, pod nami jest jakiś większy kajut. Dobra, okupację trzeba zacząć. Kopuj się w dół! Jezus. Masz niebieskie kryształki. Gdzie? Nie widzisz? O lol, tu sam Gravity Potion! Kolejne niebieskie kryształki. To ja to wykopię, okej? Tomek. Tu jest koper. Szafir, 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 szafir. Coś tu jest. Coś tu jest. Ej, bierz koper, przecież żyję na dole. O, silver. No właśnie. No chyba, że ja sobie prędzej zrobię. A, i ten ta zasada też działa na zbrojki u mnie. Mówię, że ja jestem warriorem, ty jesteś kopaczem. A więc wiesz, ja nie mogę mieć lepszej siekiery od twojej, a teraz to tak wiesz, to póki nie to teraz... Ten, to teraz tak, taki wyjątek, okej? Okay? Bo wtedy nie było tej zasady, a ty nie możesz mieć lepszej zbrojki od mojej, dobra? Taki okay, wiesz, a ty się... taki warrior. Ty kopacz, ja taki bardziej warrior. Ja sobie kopię silvera tutaj. A naprawdę ja mam... Czekaj, ty mi dałeś... Boże, ja kupię tym Iron Pixem! A nie silverowym. Wiesz? Tomek. Place a gdzie ty jesteś, Tom? Czekaj, bo tutaj masz dużo dzbanków. A ja tutaj w tych dzbankach mam bardzo często Gravity Potion i już mam jedną nawet. Czyli będę szukał tych latających Floating Island. Cave wonny, można zrobić niezłego trolla. Masz swój kobalt. Jaki kobalt? Kobalt? Fuk! Ja też zaraz padnę jak coś. Bo nic nie widzę, a... I nie wiem co mnie też bije. No właśnie, padłem i rzuciłem glow sticka i właśnie się zorientowałem, że przede mną jest Matter Slime. Wiesz? Tam. Zrobimy z tym szybem wonnym co wtedy? Co? Lawa. Tak? Chcesz? Ale nie mamy Nightmare Pixa.
Wiesz o tym. No i? No i nie wykopiemy obsydianu. Ale zawsze jest... Fuk, wiesz, że źle zrobiłeś! A jak ty to przeżyłeś? Spoko. Tak, zauważyłem tamto. No to następny brak sama. Ale ściwie chum, naprawdę. Tam na dole jest Matter Slime. Od którego dole jest tak? Ale tutaj jest Angry Bone. Znaczy, kość, ten szkielet. Wiesz co, wiesz co, ja rozwalam jak ktoś to każdego szkieleta teraz napotkanego. You are dead! Masz hak? Patrz, czy masz hak? Nie mam hak. Ja nie mam haka. I know. Coś mnie straszy! Nie! Czekaj, szybko! Nie, no! Leon wkurzył się i bomby zaczął rzucać. No, się, mnie się nie wkurzył. Rzucać ser. Będę taki jak ty, strasznie nieekonomiczny. Wiesz co, dobra, rzucać bomby. Ja jak coś to bomb nie mam. O, Sriver. Mi się Sriver przyda. I ty teraz wiesz, że możesz mieć max koprową zbroję. Niestety. Ja sobie poczekam, z kopru nie będę robił. No, zbroję. Ja zaraz będę robił sobie zbroję z Irona, wiesz? Znaczy z Silvera. Więc ty z Irona będziesz mógł sobie zrobić. I z Irona już ci radzę zrobić, wiesz? Tomek. A oddasz mi? No, jeżeli na przykład zrobię sobie chesta, no to cię oddam. A jeżeli... No, znaczy, no, będę ci oddawał. Tak. Będzie ekonomicznie. No, tak samo jak ty będziesz mi oddawał siekiery i ten. No tak, tak. Czekaj. Pochodynki są potrzebne! Co się dzieje? O, aha! Spoko! To jadę tam! A ja właśnie biję sobie te szkielety. No kurde, i hak mi nie wypadł. Ja tak teraz poluję na tego haka, poluję. Nie mogę go znaleźć. No to nie poluj, to się na pewno wypadnie. Dobra. Dobra, nie typuj mnie. Gdzieś sobie chcesz. Co? Halo, dociąganie wody. A no to się tam do ciebie. O, z tej owody chciałeś to zrobić? O, z nie. Której? Zaraz tutaj będzie woda. O, z tej z tego małego źródełka? Nie. Jest! Zaraz będzie. Ja tak genialnie... LOL! Ten sam pomysł. Okej. Okej, bad. A, tutaj. Co już po mnie? Myślałem, że ten. No chyba ty? Ja tutaj jestem, bo ja tutaj znalazłem tego. Fisza. Znaczy, piranie. O, ja zabiłem teraz jak najwięcej piranii. Wiesz o tym, no nie? Ej, zaczekaj, ja tutaj zamuruję pewien kawałek. Okej? Okay? Z dwóch stron to będę prowadził. No dobra, no to z dwóch stron jest zamurowane, ale zaczekaj, bo ja zaraz będę musiał z jednej strony odmurować, okej? Okay? Albo nie mogę jednak. Weź zabij tu piranie, okej? Okay? Jak ci wypadnie hak, to fajnie. Opa. Wiesz, jak ja czekam na te haki wszystkie. Szkielet! Wiesz, to tepnę się do ciebie. Czekaj. Sprawdzę, czy coś mi wypadło. Ja nic nie mam. Ja mam zawsze jeden slot przy... A jak wygląda to? To jest po prostu taki, tak jakby głowica od jakiejś rakiety czy coś. A, to nie mam. Ale łatwo w Blood Moonie to ale wiesz, że to wypada ze szkieletów i pirani. Najlepiej tu jest pójść sobie na dżunglę i ten i tam zrobić sobie wielkie źródło wody, no nie? A, to w Blood Moonie to nie wypadać będzie. Ty, żeby tam wejść. O, dobra, kurde. Wyszłem i od razu spadłem. Nie! Dostaniesz multi-pull obla, fab. Dostaniesz multi-pull fabka. Pa, daj. Nie! Pęk! Wiesz co, ja tego nie będę stawiał na i ty chyba. Aaaa! Ale to była piękna akcja, lol, ja to nagrałem.
Czekaj!